Siemaneczko, jestem PPM Games. Witam, że Pan Miksymator 22. Dzisiaj zajmujemy się zbiorem soi. New Holland z New Hollandem na jednym polu. Tutaj będzie ogarniał sobie pracownik, gdyż ja dzisiaj zasiadam na sterami Case'a na drugim polu. Tutaj okosiłem mu, że pracownik trochę lepiej to okoszenie. Wiadomo, jak to jest z tymi pracownikami. Bez zbędnego przedłużania lecimy, odpalamy palenie maszynę New Holland. Już jest elegancko uruchomiony. My lecimy do Case'a. To jest kolejne pole, które dzisiaj będziemy wykaszać sobie na polu. Tutaj mamy kolejne, ale raczej to będzie poza odcinkiem zrobione. No i jak widzicie, w prawym górnym rogu no, jest możliwy deszcz. Więc musimy się śpieszyć, żeby nasz deszcz nie zapał. Więc lecimy sobie z tematem. Tam już troszeczkę rozsypałem 5 ton z hakiem na New Hollanda soi. Jest troszeczkę, bo już nawet fajnie sypie. Nie wiem, ile będziemy tego mieli to się, bo w następnym odcinku to będzie powiedziane, gdyż nie chcę jakoś przedłużać później tych żniw. Skończyć pierwsze żniwa rzepakowe sojowe. W dzisiejszym odcinku na ile mi się uda, na tyle zrobię. Mam na zamiar tylko te dwa pola zrobić. Jeśli się uda, znaczy mam zamiar zrobić jak najwięcej na tym oczywiście na odcinku, ale prawdopodobnie wyjdzie mi to, że finalnie zrobię tylko te dwa pola. W najlepszym przypadku. Fajnie. Jeśli są dwa kombajny, no trzeba z tego korzystać. Więc ostatnio tak sobie, jak mówię, no są te przyczepy, dwa kombajny. Czemu nie wziąć tego Holanda i tego Case'a do zbiorę w końcu. Nie, te dwa kombajny się spłacają, tak w cudzysłowie można powiedzieć. Plan był dzisiaj trochę inaczej jeszcze na odcinek. Mało wlecieć jeszcze i jeden kolejny nabytek, który no, podejrzewam, że dostałbym. Zrobiłem pewnie stanem konta bądź bliskim zera. Ale co małem? Miał być to kombajn. Kombajn będzie typowo na następne żniwa. Będziemy sobie zmieniać New Hollanda na inny kombajn. Tak jak planowałem, ale tak mówię, język fizyk. Jeszcze miałem dzisiaj zrobić wymianę kombajnu, ale nie. Niech to będzie już na następne żniwa. Na spokojnie teraz sobie w cudzysłowie ogarnę kombajn na żniwa. Mieliśmy na sprzedaż i będzie można go sobie elegancko sprzedać, żeby nikt nie miał pretensji i będzie można sobie na spokojnie kupić oczywiście nowego kombajnu, który już mam wstępnie ustalony, jaki to będzie mniej więcej kombajn na tej serii. Nieduży przeskok między Case'em i Hollandem, ale to jest jeszcze tak stopniowo, dopóki jeszcze nie są te pola aż tak wybitnie duże. Metażowo header się zmniejszy, ale tonażowo tam może te 2-2,5 tony troszeczkę będzie różnicy między Case'em a następnym kombajnem, który będzie nawet może nie, może 2 tony. Ale tu już będzie szerokosiobocza, więc tu mi się będzie fajnie bilansować. A to no, zobaczycie no, po prostu w następnych żniwach, tak? Bo mówię, dzisiaj robimy tylko to soje, a dokończam sobie poza odcinkiem soje. Przepraszam. Dokończam sobie poza odcinkiem soje. Zobaczymy, ile będziemy mieli na tym odcinku soi. Jakieś prace pożniwne przewijamy prawdopodobnie już do wiosny. Bo też nie chcę przedłużać. Jakoś coś tam porobimy, coś pokombinujemy. No jest zabawy oczywiście, co nie miara na odcinkach, wiadomo. Fajnie, wapca nie potrzeba. To, co dziś trzeba było, to tam jest porobione mniej więcej. Więc tutaj nie ma co się spinać. New Holland. Myślałem, że nie będzie. Nie będzie chciał, ale sam widzę, że już elegancko w miarę jest. Nie wiem, tam tego będzie. Tam tyle skończy, tyle skończy. Nie będę tego kombinował, wiecie. Fajnie by było mieć dwa kombajny przy sobie, tak? Fajnie by było. Żeby to było na multiplayerze, z pracowników puszczać, tak? Na dwóch polach. Znaczy przepraszam, pracownika i siebie, no trochę tak średniowo. Więc zostawiam to teraz. No i co? Myślę, że w ciągu tam 10-15 minut myślę, że pracownik to ogarnie.
raczej więcej czasu nie będzie potrzebował na to. I powinno być wszystko w miarę dobrze. Jeszcze jedna rzecz. O, patrzę. Tego. Elegancko, no, burzy się. Ale widzicie, złoże. Soja ładna, suka, właściwie ładnie burzy się z błynnika. Więc jest potencjał. Cena soi w tym momencie nie wiem ile jest, nawet mają ten modzik, który mi tam pozwala na tą wyższą cenę. Powiem szczerze, pszenica, owiec, jęczmień i rzepak, który został już ostatni do końca, kukurydza tylko jedzie na sprzedaż. Powiem szczerze, tylko są teraz w tym momencie są tylko dwie uprawy, które idą na sprzedaż. Powiem w tym sadzie o sonie, troszeczkę popłynąłem z tym wszystkim. Jeszcze jest sprzedaż soje, to naprawdę jest fajną ceną, ale naprawdę. Muszę na kurczaków mieć pszenicę, muszę mieć do młynu owiec, muszę mieć także w razie czego tam, ile tam z tego, żeby nie zrobić tego jęczmienia, w razie czego, bo też tam nie wiem dobitnie ile będą jadły kury, a wiem, że już troszeczkę wtyryniają, bo nasypywałem gdzieś w granicach 20 ton, no to przewinięcie od 15 do 8 rano, i zostało mi 6,5 tony, więc 13,5 tony zjadły. No, powiem wam szczerze, musiałem pewnie podejrzewać, że z 20, gdzieś 20 ton, czy 25 ton muszę liczyć na jeden miesiąc przewinięcia, więc no, dość grubo będzie, no ale wiadomo, jest 5000 kurczaków, więc to trochę też powinno, no wiadomo. W tyle nie, nie wiem do końca. To jest tak, 1000, 2, 3, 4, to ma tak 1000, no 5000 kurczaków. No to jednak twoje ma. To, że no to po prostu muszą jeść, tak? No, nie ma innej opcji, tak? Innej możliwości po prostu. Więc. No. Więc muszę na przyszły rok pomyśleć, co by tu teraz zasiać jeszcze dla kurczaków, więc chyba prawdopodobnie co sojego będzie. Chyba kurczaki sojego jedzą, więc się tutaj nie mylę. No, trzeba będzie dostawić wszystko dla kurcząt, dla kurczaków, bo naprawdę przemiał kurczaków jest potężny. Ale wiadomo, no, 200 tysięcy co robiliśmy w poprzednim odcinku z samych jajek, no to trochę jest zwrot z tego, że no, jednak też opłaca się te jajka, nie? To kurwa, mimo tego, że no, mało nie jedzą, ale zysk jest. No a patrzcie, jest 9 godzina, a padać mam o godzinie, proszę Państwa, 16, nie, to mi pokazywało, trzeba źle spojrzałem coś. O 16. Myślałem, że gdzieś. Nie, to jest. A, przepraszam, to jest dobrze, bo to patrzę. A nie, przesunęło mi się, bo miało być o 10. Bo ja na stopie patrzę. Miało być o 10, jest o godzinie 11. 2 godziny mamy jeszcze swobodnie, ale wiadomo, jak to tam może być. O, właśnie widzę pogodę w grudniu. 19 stopni minus 8 w nocy, 19 stopni na plusie w dzień. Zimy jako takiej chyba w tym sezonie nie będziemy mieli, a szkoda, bo by było fajnie, bo dojedziemy, musimy chyba ten Hulanda wysypać, musimy zobaczyć, której strony on teraz, no jaka wywracał, no to byśmy jeszcze go zapali, może New Hollandem właśnie, żeby się wysypał może w czasie jazdy, nie wiem, bo tam jeszcze go nie widzę zbytnio, zobaczymy. No to może taki miszmasz, kombinacja alpejska jak to się mówi. Ja powiadam zawsze, ale zawsze trzeba sprawdzić, jeśli mamy kombajny, to trzeba sprawdzić jakoś. Mamy cyk, ciach. No dawaj, dawaj. O, 5, ale 6 ton mamy. Tutaj. O kurczę, właśnie. O kurczę, proszę. Ale dawaj, wysypuj na palam. Pyk. Wiecie, no czas jakoś kombinacji, tak? Ja się samemu to musi trochę pokombinować z tymi kombajnami, maszynami i tak dalej. No,
Jeszcze 50 maksymalnie minut. Nic mu zostało, więc naprawdę jest tu. Ewentualnie może tu wykosimy i jeszcze go tu puścimy, jeśli zdążymy. Naprawdę ta sobie to naprawdę trochę oddała. Jak widzicie, już jedna przyczepa praktycznie prawie zasypana. Nie praktycznie, tylko prawie zasypana, więc naprawdę nie jest tak. Dobra. Teraz sam sobie przechodzę. Tak. Ciach. Muszę jechać po jednej po prostej linii już. By się przydało, powiem, że ciut jeszcze powiększyć te pole, żeby móc. No jednak ten kredę cały brać. No ale jednak też wiadomo, te kombajny też nie będą wiecznie na gospodarstwie. Też tam podejrzewam, że na pewno jest to największy ośmiu ponad na gospodarstwie, bo jednak te areały się zwiększają. No jeszcze raz wybaczcie, że takie przejechałem, no ale z wami tylko nic tu się nie wciągnie w hele, co nie? Kosa tego nie wciągnie, ani tam mocami się nie stanie. Więc mówię, Nikolan, na pewno Kejsy nie wyśpiewać się Nikolan, bo no, połacie się zaczynają być konkretne już. A tej, znaczy połapie, może źle powiedziałem, jeszcze połacie takie typowe nie są. Co jeszcze troszeczkę jest szkoda, ale powiem szczerze, tracimy te pole 24, a teraz jeszcze pak muszę kupić po żniwach następnych, bo na pewno coś będzie teraz jakoś na jesień, wiosnę siane. Więc pewnie podejrzewam, że po kolejnych żniwach trzeba nie tam coś pewnie kupić i ogarnąć, bo no chciałbym te dwa landy mieć, no ale 700 tysięcy i 360 to już jest ponad milion. Trzeba mieć na takie pola, dwa, które stosunkowo nie są jakoś wybitnie rozwojowe. Moim skromnym zdaniem, no ale trzeba kupić, żeby po prostu zapnąć tą serię z jak największą ilością pól, bo i tak ta seria już bardzo długo trwa, bo ile, półtora roku, to jest 2 lata już trwa, a mam dopiero niespełna 150 odcinków, to no, trochę słabo jest w moim wypadku, 175 więc zapomniałem już być teoretycznie dawno ją skończoną, no ale wiadomo, chcę trochę innych gierek. Siedzenie w samemu też trochę pędza czasu, żeby ogarnąć tą serię, więc myślę, że i tak jest adekwatnie teraz fajnie, bo staram się praktycznie teraz co drugi dzień mieć praktycznie no farminga, tak? Jeśli Card for Science się skończy, jeśli odblokujemy to wszystkie umiejętności, zarobimy tam ładne pieniądze i to wszystko, no to prawdopodobnie tutaj już będziemy cisnąć farminga. Może jakaś nowa seria, wiadomo. Liczę pewnie jak większość ludzi, że zobaczymy jaką będzie mapka z DLC z Zielonki, nie wiem, Zielonka chyba, z tego oryginalnego, tego oficjalnego DLC farminga Giantsów. Będę chciał właśnie może tam ograć to na jakimś polskim klimacie fajnie zrobić. Nie wiem, jestem ciekawy właśnie jak to tam będzie z tą mapką. Bo oczywiście DLC jest kupione w Season Passie. I co? Może tam wtedy będziemy mieli serię. Nie jest powiedziane, że to nie jest możliwe do zrobienia, tak? Więc zobaczymy. A może będziemy mieli serię? Nie wiem, zobaczymy. Może tak później być, że będziemy mieli taki okres miat, mieli grę, chociaż już myślę nad. Znaczy, już mam w zakupie hipotetycznie, czyli na liście życzeń, gierkę na zimę. W sensie. Jak to się nazywa? House Sleeper? Nie. Tak, House Sleepera, mówię. To na pewno będę chciał kupić i to będę chciał mieć ograne na kanale. Nie wiem jak on się z wymaganiami, bo ja widziałem, że tam mi piątka 8 generacji, a mieć piątkę 7 generacji. Nie wiem czy to będzie mieliło, ale może jakoś tam będzie to droga, bo zobaczymy. To będę chciał właśnie mieć na kanale, mimo że jedynki nie ogrywałem. No dwójka, kopremiera, może być tam ewentualnie, zobaczymy.
Druga gierka, która będzie, tylko to jest Farm Renovation, a to jeszcze nie jest to powiedziane, kiedy będzie. I jedna gierka, która ogólnie będzie na kanale też. Mimo że mówisz dawno ogrywać, mimo że to jest symulator. Ogólnie jak mam symulatory, no ta gierka też by mi się fajnie przyjęła, bo ciężko powiedzieć, czy mi się przyjęła, czy nie. Ale Dreamlight, czyli Gothic Remaster właśnie. Tego będę chciał ograć na kanale. Wiadomo, z gry Master jedynki ogólnie w Gothic grałem. Jedynka, tak, może nie za bardzo. Dwójka, znaczy jedynka fajnie klimatycznie. Dwójka najbardziej, bo tam chyba ją ze 4 albo z 5 razy przeszłem. Trójka i ten Ala Gothic 4. No to ogrywałem, ale nie wiem czy teraz. Ale to na live'y, na odcinki później. Jeśli ten master będzie, to na pewno będę próbował ogrywać to na odcinkach. Jeśli będę miał możliwość, no to będę chciał ogrywać na dłuższym w sensie odcinkowym. Dłuższy odcinek po sobie na godzinę, półtora. Bo na pewno będę chciał to przejść. A to już to jest tam kwestia późniejsza, wiadomo. Bo to akurat będzie chyba 24, 25, nie pamiętam, muszę zobaczyć tej liście życzeń, bo mam to podane. Czekam tylko na SMS-a, na maila, żeby to po prostu wykupić i już móc to ogrywać sobie później na kanale ewentualnie, chyba że takie coś nie będzie Wam pasowało. Jeszcze jakieś fajne symulatory bym chciał. Tak, PCBnik, który mi się podoba, ale chyba nie chcę mi się teraz odnawiać tego sejma, chyba że mi się jakoś powołuje poczytować to, że może te doświadczenie rozyskać, żeby ten poziom w miarę tam zbilansować. Kasy już raczej nie zdołam. Co jeszcze? Też mam jeszcze jedną gierkę, która już jest no, leciwa gierka. I też się zastanawiam, tylko że trzeba kapu sejla przejść dopiero to robić, bo za dużo by to wtedy było serii. Ale zobaczymy. Mam trochę tych planów, co na kanał, coś nowego zrobić, coś nowego dodać. Jeszcze na kanał taką typową symulatory cudzysłowie, bo tak konstrukcjon no niestety pochłonął mojego kompa i nie da się zbytnio nagrywać. Więc niestety konstrukcjon leży u mnie, aby na Steamie, bo nie mogę nad nią pograć, bo komp się dławi. Coś za coś niby tam wymagania co? Dobre, ale no niestety. Co jeszcze? Jest, mam tygiel. Akurat do Walking Dead ciągnąć, ale widzę, że nie jest taka zbytnio tendencja do ogrywania bo na kanale, bo nie jest taka aktywność, no ale niestety, niestety, no ja chcę pograć, czy powinienem dla siebie, żeby wiedział, że no, dla mnie ta gierka jest zajebista, no bezapelacyjnie chcę to przejść, mimo że tam bardziej się wczuwam, bardziej jestem słuchającym, bardziej gryniś się mi słuchali, no ale tam jest taki klimat, że jednak to się bardziej pod tym względem czuje. No niestety, no. Gierka fajna. Może nie każdemu dosiądzie, no ale staram się jak mogę z tym. Chyba dojedziemy. Ja bym sobie teraz wziął jeszcze Holanda. Puścił tego tamtego brzega, bo raczej już tam powinien mi się chyba ładnie mieścić. No i powinno być elegancko, byśmy to ogarnęli w Steamiga. Ja sobie zapiszę. Muszę ostatnio ogólnie ogarnąć, jak to się zwie, w razie czego by coś mi się wywaliło w nagrywaniu, żebym mi zapisywał dwa razy. Ja to na bardzo wie o co chodzi. Może tam no, trochę pamięci to zużywa, bo dwa pliki musi zapisać, ale i z tym. Fajnie, to chyba leciałoby jakieś fajne jak tylko. Taka też, żeby mi też siadło, bo powiem szczerze, niektóre gierki kupiłem, brałem,
chciałem na siłę je tam ogrywać. Mimo że no nie jestem niektórych tam panem niektórych gierek, no ale chyba na siłę będą kupiłem premiera to wszystko, ale jednak jeśli komuś się to nie podoba, nie ma co mnie na siłę nagrywać, bo ja się wtedy duszę, powiedzmy, w cudzysłowie z nagrywaniem, wy się dusicie z tym, tak samo w cudzysłowie w oglądaniu, no i sensu nie ma, tak? Napuścimy sobie jeszcze kawałek, na chwilę polecimy, jeszcze 25 minut, by ten odcinek trwał. No, powiem wam szczerze, ładnie sobie posypała w tym sezonie tutaj. Właśnie, to jest po prostu pierwszy chyba sezon ogólnie tego pola, na wsi nie mylę, bo chyba, jo, pierwszy sezon. Na tym polu jeszcze nic nie robiliśmy. Ciekawie. Ale jeszcze nic nie robiliśmy. 19-200 robię na przodzie. 19-200 na przodzie i jeszcze mam 20 litrów. Powiem akurat, powiedzmy 20 tysięcy litrów. Już było umownie. 20 tysięcy litrów ponad jest tego kawałka, więc bez żadnego podwyższania, bez niczego. Jak mam spokojnie. Ja myślę, że jeszcze gdzie będzie budynek, to byśmy mieli jeszcze 5 kilo. 5 kilo, już jest 20 euro. To jest dużo. Dobrze. Jedziemy z tej, fajnie, bo to może powiedzieć, wiadomo, w sumie teraz patrząc, przecież to jest ta linia sama produkcyjna, tak można powiedzieć, ale produkcyjna i tak dalej, przecież Poland Case to jest, no, można powiedzieć, we bliźniak, tak? Przepraszam, sama płyta podłogowa, tak powiedzmy w cudzysłowie, to wszystko, to jest wszystko, przecież Case i Poland to są to wszystko, to a same wybechy. Panie, więc to. Co miałem powiedzieć jeszcze? Nie, muszę pomyśleć odnośnie jeszcze tych gierek, co by tu mógł wprowadzić ciekawego. Ewentualnie mówię, poczekali do tej zimy, jakieś może premiery. Może by to komputer trochę mocniejszy, może bym poczekał bardziej pokombinował, ale na moje wymagania, na moje nagrywania i na moje potrzeby komp jest wystarczający, więc no nie ma z tego. To jest dla mnie zabawa, rozrywka, że nagrywam. I ktoś dzięki wam chce się to nagrywać, bo chce się to oglądać, więc chwała wam za to. Ale mówię, no jeszcze to nie jest ten etap, żeby wywalać, jak sobie powiedzmy, nie wiem, powiedzmy 5-6 tysięcy na jakiś tam procesor 12-rdzeniowy, powiedzmy w cudzysłowie, tak? 12-rdzeniowy, jakieś tam 2 terabajty dysków, i tak dalej, bo mówię, jak chcę, tak nie sprzęcie i tak już zainwestowałem stosunkowo dużo moim zdaniem, bo sam monitor kosztował mi ponad 1000 zł, żeby paka nagrywać, więc turbo to jest większe, jak to powiedzieć, przewaga tego, że już przechodzi człowiek z Full HD na 2K, to już jest, wiecie, jakiś tam przeskok, tak? Wizualny, mi tak bynajmniej zdaje, patrząc. No bo nie raz sobie, wiadomo, obrobię filmik, chcę zobaczyć, a czy obrobię, no renderuję sobie, żeby po prostu mniej ważył. No to wtedy widzę, tak, że ta jakość ogólnie jest dużo, mi się zdaje, lepsza niż była na Full HD. Moje to też dało to, że mam tego RTX 3050, który tam wiadomo, nie szkodzi, że też nie jest wysokich lotów, no ale już jest, to jest RTX drugiej, powiedzmy, generacji RTX-ów, bo wiadomo, 2060, czy 2060, teraz 3050, w cudzysłowie mówiąc, także tak o to mi chodzi, tak, ta minimum, co były, bo ja tak przysiadłem z 1060 na tego RTX-a, więc to też nie była jakoś tym powodu. Już kiedyś mówiłem przez to, właśnie przysiadłem się z GTX na RTX. Już kiedyś mówiłem na odcinku, więc nie będę powtarzał, bo tak powiem, że już mało kto tutaj teraz w momencie ogląda. Dobra, dojeżdżamy do końca, kończymy New Hollandem, Case'em. Będziemy kończyć odcinek i będzie elegancko.
No mówię, nie chcę też za długiego odcinka, a tutaj zostałem raptem raz objechać i wszystko. Zostaje mi tamte pole do ogarnięcia i jest elegancko. Proszę Państwa. Paleńska mi się zrobiła, widzę. Ale sypiałanie. To jest najważniejsze. Ciach. Cyk. Nie, musimy chyba tak zrobić, co? To jest ładny widok. Dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się podobał, zawsze proszę o komentarz. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Na razie. Cześć.